Ten dzisiejszy ciąg dotyka modlitwy eucharystycznej, ale bardziej już w kontekście tego, ile tych modlitw eucharystycznych mamy, jak one się kształtowały, jaka jest ich historia i skąd się wzięły trochę i dlaczego. I na początku warto, żebyśmy sobie uświadomili, że tych modlitw eucharystycznych, które mamy w mszale rzymskim, który używamy po Soborze po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, mamy 10. 10, które są nam dostępne, z których możemy korzystać. Ale zacznijmy od pierwszej modlitwy eucharystycznej, zwanej inaczej kanonem rzymskim, dlatego tak się nazywa, że tenże kanon rozwinął się w kościele rzymskim, we wspólnocie rzymskiej, a więc w sercu katolicyzmu pod patronatem papieża i dlatego wykształcił się on w tym naszym kościele zwanym Kościołem Zachodnim jako ta swego rodzaju typiczna forma modlitwy eucharystycznej, gdzie po Soborze Trydenckim stał się w zasadzie praktycznie z niewielkimi wyjątkami jedynym kanonem, jedyną modlitwą eucharystyczną dla całego Kościoła katolickiego. Ale zacznijmy od początku, bo kanon ten tworzy się między IV a VI wiekiem w Rzymie i tworzy się w bardzo konkretnym kontekście historycznym, czyli kończą się prześladowania, a jednocześnie też chrześcijaństwo staje się coraz bardziej powszechne i też wraz z upływem czasu Greka, którą posługiwało się wielu Rzymian, przestaje być językiem powszechnie znanym. Greka zostaje wyparta przez używany w Rzymie język łaciński w owym czasie. I kościół lokalny przestaje modlić się po grecku, zaczyna modlić się po łacińsku. I stąd też łacina wchodzi jako język kościoła i w zasadzie jest obecna do tego momentu, bo wiele oficjalnych dokumentów kościoła ciągle jest ogłaszanych w języku łacińskim. Ale to mamy IV wiek. Do tego czasu zasadniczo większość liturgii była sprawowana po grecku albo też na sposób tradycyjny, na taki sposób, jak przyjęły to wspólnoty lokalne, jak otrzymały to w przekazie ustnym, najczęściej korzeniami sięgając tradycji apostolskiej. Wiemy, że te przekazy ustne były bardzo konkretne, bardzo też takie precyzyjne. Uczono się na pamięć, ludzie mieli dużo bardziej wykształconą tą pamięć, zresztą trochę mniej było tej wiedzy ogólnej, więc ta pamięć była nieraz bardziej chłonna, łatwiej było pewne rzeczy zapamiętać niejednokrotnie, nawet po jednorazowym usłyszeniu. I ta liturgia kościoła do IV wieku bardzo często nie była liturgią jako taką spisaną, ale po prostu ci, którzy byli wyświęcani na kapłanów kościoła, uczyli się liturgii na pamięć i tą liturgię z pamięci sprawowali. VI wiek nie zamknął jakby tworzenia się tej liturgii, modlitwy eucharystycznej zwanej kanonem rzymskim, ale
już trochę ograniczył. Ta główna formuła została już jakby wypracowana i zawarta. I o tym pisze święty Ambroży, daje świadectwo o tym, o tej formule. Natomiast od VI do XIII wieku następuje utrwalanie tekstów i rozprzestrzenianie ich w świecie chrześcijańskim. Czyli Rzym zaczyna oddziaływać na wszystkie pozostałe części chrześcijaństwa zachodniego, również na Polskę. Pamiętajmy, że kiedy Polska przyjmowała chrzest, nie było jeszcze tak zwanej schizmy wschodniej, tego podziału na kościół wschodni i zachodni. Był jeszcze jeden kościół z wieloma tradycjami. Natomiast jakby dochodzimy do Soboru Trydenckiego, czyli mamy zakończenie Soboru Trydenckiego, to rok 1563. Mamy konkretny kontekst historyczny, a więc mamy kościoły narodowe, chociażby kościół anglikański, czy kościoły reformowane, luteranów, kalwinów, czy później wszelkiego rodzaju inne odłamy kościołów, czy narodowych, czy tych tak zwanych protestanckich. I Sobór Trydencki w celu z jednej strony rozróżnienia, z drugiej strony uporządkowania, podkreślenia jedności i przejrzystości liturgii wprowadza kanon rzymski jako ten obowiązkowy z niewielkimi wyjątkami w Kościele katolickim. I od tego czasu, aż praktycznie po reformę Soboru Watykańskiego II, zasadniczo w Kościele katolickim msza święta odprawiała się przy użyciu tej jednej formuły, tej jednej modlitwy eucharystycznej, która dzisiaj jest w mszale rzymskim ujęta jako pierwsza modlitwa eucharystyczna. Natomiast dzisiaj też słyszymy, że niektórzy mówią, że to od Soboru Trydenckiego nie było żadnych zmian. To nie jest prawda. Ta modlitwa eucharystyczna w swojej głównej strukturze nie doświadczała zmian, natomiast zmiany były co jakiś czas wprowadzane i chociażby jedną z ostatnich zmian było wprowadzenie przywołania świętego Józefa, które nastąpiło w roku 1962. Na prośbę biskupów kanadyjskich. Tak jak kilka lat temu na prośbę, a w zasadzie po decyzji papieża ówczesnego Benedykta XVI do drugiej, trzeciej i czwartej modlitwy eucharystycznej zostało dołożone wezwanie też świętego Józefa. A więc to pokazuje, że ten kanon rzymski, o którym wielu mówi, że był niezmienny i nic się nie zmieniało, że też się zmieniał, też ewoluował, oczywiście w dużo mniejszej formie. I dlaczego tak się działo? Musimy sobie uzmysłowić, że chociażby ten XVI wiek, kiedy jest Sobór Trydencki, to 90%, ponad 90% ludności Europy nie potrafi czytać ani pisać. To dotyka również w jakiejś mierze duchowieństwa. Wielu księży bardzo słabo znało łacinę, a więc wyuczenie się jednego kanonu, jednej modlitwy eucharystycznej było swego rodzaju gwarancją poprawnego przeżywania, poprawnego odprawiania, odmawiania mszy świętej. Natomiast to nie oznacza, że jeżeli coś jest w danym momencie dobre, to nie oznacza, że nie należy szukać ewentualnie lepszych rozwiązań. I kiedy Sobór Watykański II, przypomnijmy sobie, że zakończył się w 1965, zaproponował to przejście w Kościele do liturgii w językach ojczystych,
To ta reforma dotknęła też modlitw eucharystycznych, aby dać możliwość głębszego przeżywania misterium Eucharystii. Wprowadzono dodatkowe modlitwy eucharystyczne. Nie wszystkie naraz, one były wprowadzane też stopniowo na prośbę niektórych episkopatów, włączane też do mszałów innych wspólnot narodowościowych. I tak te pierwsze trzy modlitwy eucharystyczne dodatkowe, czyli druga, trzecia i czwarta, zostały wprowadzone 15 sierpnia 1968 roku, a więc prawie 3 lata po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Wszystkie te dodatkowe modlitwy eucharystyczne mają tę samą strukturę, bardzo podobną do struktury kanonu rzymskiego. I ja tą strukturę omawiałem tydzień temu, ale tak szybko dla przypomnienia podam te 9 punktów, które są zawarte jakby w całości struktury tych modlitw eucharystycznych. Pierwszy punkt to jest prefacja zakończona sanctus, święty, święty, święty. Po tym następuje przejście od sanctus do epiklezy. I w drugiej modlitwie eucharystycznej jest to jedno krótkie zdanie w dzień powszedni, ale w czwartej modlitwie eucharystycznej jest to bardzo rozbudowany tekst, który przeprowadza nas przez historię zbawienia, pokazując, że poprzez Eucharystię stajemy się częścią tej historii zbawienia. Po tym przejściu mamy epiklezę konsekracyjną, czyli mamy przywołanie Ducha Świętego w konsekracji, już która się zaczyna. Punktem czwartym są słowa ustanowienia, czyli te wypowiadane, niezmienne we wszystkich modlitwach eucharystycznych. Punktem kolejnym jest anamneza, czyli przypomnienie i uaktualnienie całej tej rzeczywistości. Szósty punkt to modlitwa o przyjęcie darów i owocną komunię. Siódmy i ósmy punkt to wspomnienie świętych i modlitwy wstawiennicze za papieża, za biskupa, za cały lud wiernych. I wreszcie wszystko kończy doksologia końcowa, czyli przez Chrystusa, Chrystusie i z Chrystusem. I wszystkie te dodane modlitwy eucharystyczne mają tę samą strukturę. I tak druga modlitwa eucharystyczna nawiązuje do kanonu z czasów męczenników. Wielu liturgistów mówi, że druga modlitwa eucharystyczna jest starsza od kanonu rzymskiego, a więc teoretycznie bardziej uprawniona do tego, żeby znaleźć się w mszale, bo jakby sięga III wieku, a nie tak jak kanon rzymski IV wieku. I często mówi się o niej, że jest najstarszą modlitwą eucharystyczną. Trzecia modlitwa eucharystyczna, oparta na tradycji liturgii galijskiej i mozarabskiej, podkreśla działanie Ducha Świętego w historii zbawienia, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. Czwarta modlitwa eucharystyczna to kanon historii zbawienia, tak ją niektórzy określają. I nawiązuje ona do kanonu aleksandryjskiego świętego Bazylego z IV wieku. I jest właśnie ta poszerzona anamneza historii zbawienia, gdzie przypominamy sobie całą historię zbawienia. Piąta modlitwa eucharystyczna jest dodana w latach 70. na prośbę biskupów szwajcarskich. I ona przede wszystkim podkreśla nas jako Kościół, że jesteśmy ludźmi w drodze. Motywem przewodnim piątej modlitwy eucharystycznej jest droga, czyli Bóg prowadzi swój Kościół. I ta modlitwa ma taką specyfikę, że
ma cztery wersje, czyli są cztery prefacje, którym odpowiadają odpowiednio cztery modlitwy wstawiennicze. W zależności od tego, jaką prefację użyjemy, A, B, C, D, taką samą modlitwę wstawienniczą używamy w drugiej części modlitwy eucharystycznej, żeby było to spójne pod względem modlitewnym z jednej strony, z drugiej strony też, żeby wprowadzało nas bardziej w tę tematykę, której dotyka piąta modlitwa eucharystyczna. I tak wersja A koncentruje się na tym, że Bóg kieruje swoim Kościołem. Wersja B, Jezus jest naszą drogą. Wersja C, Chrystus wzorem miłości. I wersja D, Kościół na drodze ku jedności. Mamy później jeszcze dwie modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania, dotykające tego motywu pojednania. To są modlitwy często używane w Wielkim Poście, używane przy okazji nabożeństw pokutnych czy rekolekcji. Bo one dotykają jakoś naszego serca i tak te dzielą się one, czy mają takie podtytuły. Pierwsza to jest pojednanie jako powrót do Ojca, czyli trochę nawiązanie do tej przypowieści o synu marnotrawnym. A druga, pojednanie z Bogiem jako fundament ludzkiej zgody, czyli idziemy krok dalej, po pojednaniu z Bogiem chcemy pojednać się również z drugim człowiekiem, bo tak prowadzi nas zawsze Eucharystia do tej pełni jedności. I mamy później jeszcze też w latach 70., w 73 roku dołożono do mszału, mając na uwadze dobro najmłodszych, trzy modlitwy eucharystyczne we mszach świętych z udziałem dzieci. I to są modlitwy eucharystyczne w pewien sposób uproszczone w swoim słownictwie, tak żeby były bardziej zrozumiałe dla dzieci i mogą być wykorzystywane w mszach dla najmłodszych, żeby ich wprowadzić też w tajemnicę Eucharystii. Kochani, tak jak powiedziałem, ta wielość modlitw pokazuje nam też bogactwo Kościoła, pokazuje nam też, że Kościół jest cały czas w drodze i bierze ze swojego skarbca to, co stare i nowe, jak dobry ojciec rodziny i te modlitwy eucharystyczne, druga, trzecia, czwarta, które nawiązują do początków chrześcijaństwa, czy tak jak modlitwa eucharystyczna piąta, przypominająca, że jesteśmy pielgrzymami w drodze, to jest pewne bogactwo, które ma nam pomóc wejść w tę wielką tajemnicę, jaką jest samo centrum Eucharystii, modlitwa eucharystyczna, gdzie przeżywamy misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, stając się niejako współudziałowcami tego wydarzenia, aktualizując to wydarzenie.